Jeszcze moment. Niezła uczta. Skąd wzięliście tyle mięsa? A łazi tu pełno świniaków. Tośmy se jednego upiekli. Chcesz kawałek? Starczy dla wszystkich. Nie skorzystam, dzięki. Twoja strata. Kajus, ukrój nam jeszcze po kawałeczku. Nie! Nie! Nie pozwalam! Upiekli Bożenkę! Dranie! Znowu on! Mało mu! O co chodzi? Zabili Bożenkę! Upiekli ją! Dranie! A ten znowu swoje. No nie ma co, no trzeba mu przylać, no. Kajus, Jakub, brać go! Nie! Nie ma tak! Pomocy! Nic wam nie zrobił, zostawcie go. To my po dobroci, prosiaczkiem chcieliśmy cię poczęstować, a ty tak? Nie będzie nam przybłęda rozkazywał, lejmy go! Nic nie jest? No nic, ale Bożenka, hola Boga, upiekli ją. Musiałeś bardzo kochać tę świnkę. Kto ty jesteś? Jestem Geralt z Rimi. Ja jestem Jontek z... No stąd, no. Sam mieszkasz w tej wiosce? Są w domach i Flap, i Hagel, i Bebon. Nie widziałem tylko Klausa i Igora. Kim są Klaus i Igor? No Igor to ten głupi, co trawy jadł, a Klaus to sołtys. Każdy zna Klausa. Ale gdzie oni, to nie wiem. Pewnie zabrały ich te czary świń. Świnie są magiczne? Są. Sam zobacz. Dobrze. Obejrzę te prosiaki. No dobra. Normalna świnia, ale medalion szaleje. Jontek miał rację, jest zaczarowana. Jontek? No? Świnie rzeczywiście wyglądają na magiczne. No bo... no... czary były. I no... ich pozamieniało wszystkich. Czyli te prosiaki to pozamieniani ludzie. No, a co żeś myślał? Pomóż, odmień ich. Co zamieniło ludzi w świnie? No czary. Dałem Igorowi klucz, a on zabrał wszystkich i poszli. Jaki znowu klucz? No ten, masz. On otwiera dom wieprza. Skąd masz ten klucz? Znalazłem. Pokazałem Igorowi, a on powiedział ludziom, żeby poszli. Ich zamieniło. Obejrzę sobie z bliska ten dom wieprza. Gdzie on jest? No tam, za górką. Idziesz, idziesz, a potem jest. Rozumiesz? Znajdę. Nakryw nas! Brać go!
Kluczu od wiątka rzeczywiście pasuje. Medalion wibruje, czyli ta świnia też pochodzi z wioski. Zaraz to brzmiało. Ty mnie rozumiesz? No dobra, spróbujmy. Jedno chrumknięcie na tak, dwa na nie. Jasne? Nie wiem, ile tu siedzisz, ale pewnie jesteś głodna. Mam tu dla ciebie coś dobrego. No, widzę, że ci smakuje. Dobra, pogadajmy. Jątek wspominał, że we wsi brakuje tylko zielarza i sołtysa. Pewnie jesteś jednym z nich. Ty jesteś Klaus, sołtys wsi? Jesteś miejscowym zielarzem. Słyszałem o tobie. Igor? Miło mi. Jestem Geralt. Wiesz, co to za miejsce? Jesteśmy w grobowcu? Czy jesteśmy w świątyni? Poczekaj tutaj, muszę się rozejrzeć. Do zobaczenia. Na koszuli są przetarcia od trawy, a pod spodem leży torba na zioła. Pewnie tego zielarza Igora. Ślady wielu osób i czegoś ciężkiego. No to już wiem, skąd nazwa Dom Wieprza. Na dnie została złota moneta. Tutaj musiało leżeć złoto. Było tu co najmniej kilku ludzi i coś stąd wyciągnęli. Jestem z powrotem. Dobra, pogadajmy. Leżało tu złoto. Wiesz, co się z nim stało? Muszę o tym pogadać z Jątkiem. Wydaje mi się, że już wiem, co się stało. Jesteśmy w świątyni, w której leżała balia pełna złota. Jątek znalazł klucz i pokazał go wieśniakom, a oni połasili się na skarb. Ale nie wiedział, że złoto może być chronione klątwą. Żeby się jej pozbyć, trzeba będzie odnieść złoto. Muszę spytać Jątka, może wie, gdzie ono jest. Ta przemiana wygląda na złośliwą klątwę. Albo rzuconą tak nieporadnie, jakby ktoś to robił stopą. Ostatni, wioska jest bezpieczna. Na razie. Jątek? No? Wiem już, co stało się z miejscowymi. Padli ofiarą klątwy. Aha, i co? Możesz ich odczarować? Tak, ale będziesz musiał mi pomóc. No dobra. Zastanawiam się, dlaczego ciebie nie przemieniło, a resztę mieszkańców tak. Bo nie poszłem z nimi? To nie brałeś złota ze świątyni? Nie. Po co mi? Tu kradzież złota wywołała klątwę. Wiesz, gdzie ono jest? Schowałem.
Trzeba odnieść je na miejsce i muszą być przy tym wszyscy mieszkańcy. Oho, czyli co? Weź złoto, a ja zbiorę świnie. Spotkamy się przy młynie i razem pójdziemy do domu wieprza. Powinno się udać. Uratujemy ich! Wezmę złoto! Muszę jakoś zagonić prusiaki na miejsce. Może akcji? Ruszajcie pod młyn, świnki, i zaczekajcie tam na mnie. Dalej, pani świnia. Ruszaj się, tłuścioszku. Burza, psiakę. Są wszyscy, poza Igorem. Igor na nas czeka. Pamiętaj, żeby na miejscu odłożyć złoto tam, skąd je wzięliście. Ty bierz świnie, ja niosę i odkładam. Ruszaj na miejsce. Potwory! Zrobią im krzywdę! Przesuwać się żwawo! Broń ich! Ruszajcie się! Potwory! Zrobią im krzywdę! Broń ich! Zrobił im krzywdę! No, ruszać się! Broń ich! Zrobił im krzywdę! Za smród! Przesuwać się żwawo! Ruszać się. Idziemy! Ha! Poczekaj.
Znowu jestem sobą. Dziękuję ci. Jeszcze nie pora na radość. Policzmy ludzi. Prawie wszyscy są. Dziękujemy ci, Białowłosy. Jontek bardzo mi pomógł. To przecież Jontek przyniósł klucz. Pewnie wiedział, że złoto jest przeklęte, dlatego nie chciał z nami iść. Ale ja nie. To Igor. Igor chciał. Nie wykręcisz się, Łajzo. Brać go. Ratunku! Kto pierwszy podniesie rękę na Jontka, straci ją. Spokojnie, my tylko tak. Jeszcze nas tu dziwadło pochlasta. Chodźmy stąd szybko. Dziękuję. Lepiej nie wracaj do wioski, to się może źle skończyć. Znajdź sobie jakieś inne miejsce. No dobra.